i na dzisiaj. Świetnie, bardzo się cieszę. Poczekaj, już do ciebie podchodzę. Witaj. W czym mogę pomóc? Dlaczego przyszedłeś do naszego butiku? A, tak, już pamiętam. Rozmawialiśmy o tym przez telefon. Tak, zgadza się. Dobra. Powiedz mi jeszcze raz, co to za okazja się szykuje? Noworoczne spotkanie z rodziną. A powiedz mi, czy to jest jakieś wyjątkowe spotkanie? Czy macie jakieś co roku takie spotkania? Rozumiem. Co roku, ale tym razem chcesz przedstawić nową dziewczynę. Czyli rozumiem, rodzina jeszcze jej nie zna. No dobra. Powiedz mi, czego potrzebujesz, bo mamy tak, mamy koszule, mamy marynarki, mamy całe garnitury, mamy krawaty, mamy muszki, mamy nawet obuwie, mamy spinki do mankie. Tylko koszule? Nie będziesz zakładał żadnego garnituru? No dobrze, rozumiem. Z tym również będziemy mogli pomóc. Spokojnie, ja ci dam niezły rabat, bo znamy się oczywiście nie od dzisiaj. Pewnie byłoby większy, gdybyś wziął coś więcej niż tylko koszulę, ale wiesz, jak to jest. Teraz mamy takie czasy, że mało kto już chodzi na takie rodzinne albo jakiekolwiek w ogóle okazje, więc mało u nas się zamawia. Biznes raczej tak średnio wszędzie. No i cieszymy się, że ktoś przychodzi do nas chociaż po koszulę. Także myślę, że będę mogła ci przedstawić kilka propozycji. Bardzo się cieszę, że do nas przyszedłeś. Z tym, że muszę cię od razu przeprosić, że z tym, że przez to właśnie, że nie mam zbyt wielu klientów, to też mamy część propozycji takich, która już jest trochę zakurzona, ale obiecuję ci, że jak tylko jakiś model ci się spodoba, to od razu go wybierzemy i przygotujemy na dzień, w którym będzie potrzebny. Możemy się tak umówić? No dobra, to może zanim zacznę ci pokazywać koszulę, myślę, że chyba będziemy musieli, wiesz co, zmierzyć ciebie. Kiedy ostatni raz byłeś mierzony? Na ostatniej imprezie rodzinnej, czyli rok temu, tak? Dobra, ponieważ jesteśmy po świętach, to może na wszelki wypadek zmierzmy się, co? Dobra. Ja tylko wezmę dla dokładności moje okulary, bo już niestety wzrok jest nie ten. Mój kajecik. A, i moja najlepsza przyjaciółka ostatnio. Tak, miara. Moja najlepsza przyjaciółka, bo niestety spotkania towarzyskie trzeba sobie ostatnio darować. No ale cóż, cieszę się, chociaż ty będziesz miał fajną imprezę rodzinną. No dobrze. Dobra. Mam tutaj jakieś wolne miejsce. O. Dobrze, to tak. Będziemy sobie musieli zmierzyć tak obwód klatki piersiowej. Obwód klatki piersiowej. Twoje barki dodatkowo, czyli szerokość barek, barków. Tak, kolejną rzecz, którą będziemy musieli zmierzyć, to długość rękawów, czyli zrobimy sobie długość rękawów. Kolejna rzecz, obwód twojego karku będziemy musieli zrobić, czyli obwód karku. Ja to zupełnie nie po kolei, przepraszam, ale już tak wyszłam z wprawy, że naprawdę czuję się odrobinę zestresowana tym, że przyszedłeś na mierzenie. Obwód karku i oczywiście jeszcze zapomniałam. Długość, zrobimy długość tułowia po prostu. Długość rękawów mamy, no to będzie po prostu długość ramion.
Dobra. No to zacznijmy. Zacznijmy od tego, co mamy, czyli od obwodu klatki piersiowej. Dobrze. Gdzie ja mam tutaj początek? Obwód klatki piersiowej, dobra. Proszę cię, stań prosto. Prosto, ramiona wyprostowane. Taki spoczynek. Dobra. Już cię tutaj łapię. Okej. Dobra. To mamy. Teraz szerokość barków. Szerokość barków to zrobimy po prostu sobie tak. No, tak nadal stój rozluźniona. Dziękuję. Ojej, te barki to masz naprawdę szerokie. Że aż tutaj muszę sięgnąć. Dobra. To mam, dziękuję. Już wpisuję. Teraz zrobimy długość rękawów. Wciąż rozluźniony. Nie bądź taki spięty. Myślałam, że ja tu jestem bardziej zestresowana. Dziękuję. Dobra. Sprawdźmy jeszcze drugi, ok? Dobrze. Dobra. To mam. Długość rękawu. Teraz sprawdzę jeszcze twoją długość tułowia, dobrze? Czy możesz stanąć plecami do mnie? Tak mi będzie łatwiej. Dziękuję bardzo. Dobra. Chyba będzie tutaj. Dobra, mam już, dziękuję. Jeszcze obwód karku. Czy coś jeszcze powinnam zmierzyć? Nie, chyba tylko obwód karku, nie? Dobra, to już sprawdzamy. Proszę twoją szyjkę. To jest mankiet, wiesz. Dobra, chyba mamy to. Dziękuję pięknie. Dobra. Klatka piersiowa, barki. Wydaje mi się, że to chyba wszystko mamy. Ja sobie tylko jeszcze podpiszę twoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko ze względu na RODO. Świetnie. Po prostu wiesz, jakbyś chciał u nas coś zamówić w najbliższych dniach telefonicznie. Wystarczy, wiesz, że znajdziesz jakiś model w internecie, czy gdzieś zrobisz nam zdjęcie. Powiesz, że chciałeś coś takiego na twoje wymiary i nie musisz się sam mierzyć, bo my już twoje wymiary mamy. A moja asystentka, którą mam nadzieję, że po tym, jak to się wszystko skończy, zatrudnię, wprowadzi to do systemu, to już w ogóle będzie bardziej przeżycie. Dobra, z tego już nie potrzebuję. Okularów też już nie potrzebuję. Miarkę na wszelki wypadek sobie jeszcze zostawię, bo mam wrażenie, wiesz co, że o czymś chyba zapomniałam, ale nieważne, bo wydaje mi się, że do tych wymiarów już coś mam dla ciebie. I dobra, teraz tak, powiedz mi, czy ty planujesz się oświadczać na tej imprezie rodzinnej, czy jednak to jest taka tylko zapoznawcza impreza? Zapoznawcza. Okej, dobrze. Bo gdybyś miał się oświadczać, no to by już trzeba było dobrać dokładnie krawat czy muchę, no ale nie chcesz się na to zdecydować. Ale tak, mam takie dwa klasyki, jeśli chodzi o koszulę.
Tutaj mam koszulę z klasyczną, prostą, białą. Możesz zobaczyć, jakie ma dość grube mankiety. Dotknij w ogóle tego materiału, ona jest dość gruba. Czujesz? Tak. To jest taki, wiesz, materiał dosyć na tą pogodę, taki dosyć właśnie jesienno-zimowy, więc nie musisz się martwić, że zmarzniesz, jeśli nie chcesz wybrać żadnego garnituru ani marynarki. No to mamy tutaj klasyczną białą koszulę, ale coś, co bym chciała, żebyś miał, jeśli zdecydujesz się na klasykę, coś, co bardziej podkreśli twoje piękne oczy. Również klasyka, tylko po prostu w kolorze takim bardziej błękitnym. Tylko wiesz co, to nie jest ten sam model, on jest odrobinę inny. Dotknij materiału, on jest odrobinę cięższy. Mankiety również ma dość grube. Guziki są dosyć standardowe. No i po prostu ten materiał jest cięższy. I tyle, tylko to są wiesz takie nudne klasyki. Mówię to bardziej na wypadek, gdybyś jednak chciał się oświadczać, albo gdyby to było coś poważniejszego, albo jakaś większa, grubsza, rodzinna impreza. Okej. Już jednak coś bardziej kolorowego i nietuzinkowego. Dobrze, myślę, że znajdę coś takiego. Dobra, to może to. Skoro nie białe, nie błękitne, szare, jednolite, mamy tutaj kieszonkę. To też nie jest nie wiadomo jak gruby materiał, jest dość cienki, przyjemny. I powiem ci, że materiał to jest bomba. Nie będziesz się nic pocił, nic cię nie będzie drapał. To jest najprzyjemniejszy materiał przywiewny, jaki tylko może być. Ma taki całkiem przyjemny kołnierzyk, który wcale tutaj nie uciska, więc powinien być naprawdę bardzo przyjemny w noszeniu. Mankiety również standardowe i taki fason jest odrobinę luźniejszy. Nie jest on taliowany. W przeciwieństwie do tych klasycznych, które by podkreśliły tutaj twoją figurę, ale jak uważasz? Inny kolor, dobra. Jeśli coś jeszcze innego, to mam dla ciebie tutaj takie dwie propozycje. Również luźniejsze z kieszonką. To jest taki kolor bordowy, prężkowany. Również luźniejszy, luźniejszy tutaj w okolicy karku kołnierz. I to też jest zdecydowanie taki luźniejszy fason, również nie jest taliowana. I mamy w tym podobnym modelu, kolor nie bordowy, tylko właśnie taki bardziej czerwony. On się różni tutaj detalami, jeśli możesz zauważyć. Te guziki się różnią właśnie odrobinę od siebie, no? Więc one są tutaj widoczne, nie są schowane. No i wyglądają w ten sposób właśnie. Kiedy? Czy któraś właśnie z tych propozycji ci przypada do gustu? Coś jeszcze w innym kolorze. Dobra, mam coś podobnego. To jest taka bardziej ukryta krata. Zaraz ci pokażę. Podobne do tych poprzednich, ale nie chciałam ci tego pokazać, bo to jest zielone po prostu. Taka po prostu zieleń. Kieszeń. Brak taliowania. Guziczki wyglądają w ten sposób. Tylko po prostu jest taka zielona. O, masz rację. Ja bym tobie też tego nie polecała, ale uparłeś się na inne kolory. Coś większą kratę. Dobrze, mam coś takiego. Jeśli maludzisz na kolory, to mam coś takiego ciemniejszego. Tylko odrobinę wytrzeć, bo mówiłam ci o tym kurzu, nie? Dobra, proszę bardzo. Ciemna koszula. Nie wiem, czy ja bym założyła na imprezę rodzinną, ale chciałaś kratę.
granatowa. Bardzo przyjemna. Krata, ciemne guziki. Mankiety tradycyjne. Kieszonka, gdybyś potrzebował. Krawat jakiś jednolity mógłby być, ale do tego fasonu to raczej, wiesz, tak niespecjalnie. Za duża krata i za ciemny kolor. Okej, dobra. To z jaśniejszych kolorów mam jeszcze dwa rodzaje kraty. To jest błagam. Błagam, wybierz ten kolor, bo on naprawdę będzie podbijał piękne twoje oczy. Ja bym naprawdę chciała, żebyś je uwypukliła. Wtedy normalnie powiem ci, że laska, nie dość, że przepraszam, dziewczyna twoja, nie dość, że będzie oszołomiona, ale też onieśmielona pewnie odrobinę tym, że zdecydowałeś się przedstawić ją rodzinie. Dobrze wiem, że to jest poważny krok. To też będzie się czuła o wiele pewniej z tym, gdy zobaczy, że jej facet jest również olśniewający. Proszę, krata taka odrobinę drobniejsza. Kolor niebieski. To już jest model taliowany tutaj w pasie, więc podkreśli twoją figurę. Nie będzie taki workowaty. Jedyne co, to jeśli masz, powiem, że kiedyś u nas kupowałeś. Dobrze, jakbyś miał takie specjalne szelki. Tak, więc to jest całkiem niezłe. Materiał też jest bardzo przyjemny, oddychający. Jeśli chcesz więcej luzu, no to masz oczywiście kieszonkę. Mankiety wyglądają w ten sposób. Tutaj mają takie urocze guziczki. Więc ta koszula wygląda tak. A druga, mój faworyt. Taka błękitna w niebiesko-błękitno-białą kratę. I ona jest o tyle fajnie, że tutaj na rzędzie guzików prześwituje mu takie czerwone podszycie, co jest bardzo fajne. Ona naprawdę jest super mega wygodna. Również jest bardzo przewietna. Dotknij, ona nie jest ani za gruba, ani zbyt cienka, więc jest taka w sam raz. Jeśli będzie trochę więcej osób, oczywiście nie więcej niż 5 na waszym spotkaniu i będzie tam w miarę ciepło, to myślę, że spokojnie możesz być spokojny o to, że pod pachami będziesz miał naprawdę sucho. Tutaj na mankietach również, jeśli zdecydujesz się je podwinąć, mamy tą samą czerwoną wstawkę. Możesz się przyjrzeć dokładnie. No i powiem ci, że ona jest rewelacyjna. Tak, jest jeden z najlepszych naszych modeli. Dobra, to poczekaj. Przyłożę tobie ten. Dobra, teraz ten. No i teraz sam musisz zdecydować, który lepszy. Ta drobniejsza krata, czy ta trochę większa? Co ja bym zdecydowała? Zdecydowanie ta. Tak. Ty też ładnie wyglądasz. W sumie mógłbyś wziąć dwie. Miałbyś, nie wiem, na jakieś kolejne spotkanie? Tak? Świetnie. Powiem ci, że bardzo mi się podobasz w tych kolorach. Więc... jak najbardziej możesz wziąć obie. Ja się bardzo ucieszę. Powiedz mi, czy możemy się umówić na odebranie tych koszul jutro? Tak jak mówiłam, musimy je odrobinę odświeżyć, wyprać, odrobinę je dostosować do twoich wymiarów, aby leżały jak najlepiej, bo tak jak mówiłam, to są już taliowane koszule, więc byśmy musieli je po prostu bardziej dopasować do tych wymiarów, które dostałam od ciebie. Świetnie. Bardzo się cieszę. Super, że coś ci się spodobało. To je odwieszam. I już zapisuję przy twoich wymiarach, na jaki model się zdecydowaliśmy. Włoska koszula. Błękitno-niebiesko. Białą kratę z czerwonym podszyciem oraz koszula biało-granatową kratę. Model. Dobra. Mamy to. Świetnie.
W takim razie zapraszam po odbiór Twoich koszul jutro. Myślę, że do godziny 12 zadzwonimy do Ciebie, gdy koszule będą gotowe do odbioru. Super. Ja Tobie bardzo dziękuję, że przyszedłeś i do zobaczenia jutro. Wtedy będę Ci życzyć udanej zabawy noworocznej. Do zobaczenia. Pa!